17 czerwca na terenach zielonych przy ulicy Zdrojowej w Rymanowie Zdroju odbył się 7. piknik rodzinny organizowany przez przedsiębiorstwo sanatoryjno-turystyczne Stomil oraz Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie. Niedzielne popołudnie upłynęło pod znakiem wielokierunkowej edukacji z wykorzystaniem różnych form zabawowych. Zadaniem formuły wydarzenia była integracja lokalnej społeczności. Pani prezes, jaki cel przyświeca piknikowi rodzinnemu? Rzeczywiście idea pikniku zrodziła się kilka lat temu i z kilku powodów. Przede wszystkim chcieliśmy łamać stereotypu postrzegania naszego podmiotu jako spółki, która zajmuje się wyłącznie lecznictwem sanatoryjnym i uzdrowiskowym. Naszym jednak głównym zadaniem i priorytetem jest przede wszystkim promowanie zdrowego stylu życia i podejmowanie działań w zakresie szeroko pojętej profilaktyki zdrowia. Wszyscy, myślę, powinniśmy być świadomi tego, że zdrowie tak naprawdę zależy od nas samych i leży w naszych rękach. Dlatego odpowiedni styl życia, kształtowanie i utrwalanie właściwych nawyków prozdrowotnych, takich jak chociażby regularna aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu, redukcja czynników stresogennych, czy wreszcie racjonalne żywienie, nie tylko opóźniają procesy inwolucyjne, pozwalają zapobiegać licznym chorobom, ale również sprzyjają zachowaniu zdrowia w późnych dekadach życia i zachowaniu doskonałej kondycji psychofizycznej organizmu. Bardzo bogaty program pikniku pozwala nam przede wszystkim integrować społeczność lokalną poprzez wprowadzenie wielokierunkowej edukacji w postaci różnorakich form zabawowych. Myślę, że jest to najbardziej skuteczna metoda na wprowadzanie jakichkolwiek działań z zakresu promocji zdrowia. Staramy się również, aby coroczna edycja pikniku czymś się różniła i wprowadzamy nowe elementy. Z uwagi na fakt, że tegoroczna edycja przypada na inaugurację Mistrzostw Świata w piłce nożnej, szczególny akcent położyliśmy na aktywność fizyczną. Stąd też obecność Akademii Piłkarskiej Beniaminek, jednego, myślę, że z liderów i wiodącego ośrodka zajmującego się szkoleniem młodych adeptów tej dyscypliny sportu. Panel ten zostanie też uświetniony przez występy grupy MMA prowadzonej przez trenera Adama Tomasika oraz liczne konkursy sprawnościowe. Myślę, że atrakcją również będzie piękny pokaz profesjonalnego występu pole dance na drążku pionowym, jak również występy na scenie mistrzów Polski formacji Gracja. Ponadto w tym roku również stworzyliśmy specjalną ofertę dla osób z niepełnosprawnością i przygotowaliśmy specjalnie dedykowaną dla tej grupy ofertę. Twarzą tego panelu jest paraolimpijczyk pan Andrzej Szczęsny, za co jestem mu szczególnie wdzięczna, że znalazł po pierwsze czas dla nas i po drugie, że skierował piękne przesłanie, myślę, nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale myślę, że dla nas wszystkich. I jeszcze jedną atrakcją, zupełnie nową, do której szczególnie chcę zachęcić, dlatego że ta dyscyplina jest szczególnie bliska mojemu sercu. W tym roku odbędzie się symultana szachowa z wybitnymi zawodnikami, członkami kadry Narodowej Polskiego Związku Szachowego, medalistami Mistrzostw Świata i Europy Juniorów. Dlatego zapraszam wszystkich Państwa, którzy chcieliby spróbować swoich sił i zmierzyć się z super zawodnikami młodego pokolenia do symultany szachowej. Piknik rodzinny honorowym patronatem objęli starosta krośnieński Jan Juszczak i burmistrz gminy Rymanów Wojciech Farbaniec. Panie burmistrzu, jakie miejsce zajmuje piknik rodzinny w kalendarzu imprez gminy Rymanów? Czy to ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności? Panie redaktor, w kalendarzu imprez kulturalno-rozrywkowych właśnie ta impreza jest jedną z największych. Tego typu pikniki właściwie to mamy w ciągu roku dwa. Jeden niedawno, dwa tygodnie temu odbył się z okazji Dnia Dziecka, między innymi z udziałem wicemarszałka Sejmu, pana Ryszarda Terleckiego. Podobnie jak i tutaj dużo ludzi, ale państwo organizujecie, Stomil organizuje to już profesjonalnie, 7. edycja. Zawsze jesteśmy, tym bardziej, że burmistrz jest również
przyjął honorowy patronat, świadczy o tym, o ważności. Ta współpraca między Stomilem, dyrekcją obecną, jak i wcześniejszą, zawsze się nam dobrze układała i to wróży tylko samo dobro, a nie odwrotnie. Tak jak pani pytała, czy on jest ważny, to jest bardzo ważny piknik, bo rodzina to jest ta podstawowa komórka społeczna. Tutaj nie tylko integrują się ludzie, poznają, sama pani widziała przed momentem, kiwają ludzie, prawda? To znaczy, świadczy o tym, że jednak tutaj dużo jest osób miejscowych i znajomych. Turyści i kuracjusze, którzy tutaj przebywają, a w ciągu roku jest ich bardzo dużo, na jednym turnusie to jest tutaj ponad 1000 ludzi, widzimy, bardzo są zainteresowani. Aczkolwiek ten piknik rodzinny, to nie znaczy, że starsze osoby nie przychodzą. Dokładamy wszelkich starań. Oczywiście my ciężaru nie bierzemy, to jest wasza impreza stomilowska. Niemniej, na ile możemy, również pomagamy. Z tego względu na tą całość składają się właśnie takie szczegóły, o których tutaj mówimy. Podczas pikniku duże zainteresowanie wzbudziła wizyta paraolimpijczyka Andrzeja Szczęsnego, twarzy panelu integracyjnego skierowanego do osób z niepełnosprawnością. Panie Andrzeju, jest pan dla wielu osób autorytetem. Jaki przekaz chciałby pan skierować dla uczestników pikniku? Przede wszystkim, żeby się nie poddawali, tak? Ja myślę, że właśnie jestem takim żywym przykładem tego, że pomimo trudności w życiu daję radę sobie. Tak jak wcześniej powiedziałem, że przez wiele, wiele lat uprawiałem sport taki zawodowy, i żeby zwalczali swoje bariery. Mały Messi, Ronaldo i Lewandowski to tytuły konkursów przygotowanych przez Akademię Piłkarską Beniaminek. Panel sportowy cieszył się dużą popularnością wśród najmłodszych. Przyjechaliśmy tam do pani prezes Agnieszki Fornal-Tagurman, do pana Pawła, do państwa, współpracujemy, szanujemy tutaj waszą firmę, bo robicie kawał dobrej roboty i zawsze jest fajnie. No i po prostu się bawimy, tak? I 20-30 dzieciaków już uczestniczyło, już się bawiło, rywalizowało w tych konkurencjach sportowych. Najlepsi będą tym Messim, Lewandowskim czy Ronaldo, tak jak sobie to nazwaliśmy. I to jest dziś najważniejsze. Dzieci chyba z Krosna, z Jasła, z Sanoka, z Beska, z Jedlicza, z Romanowa, także chyba fajnie, że ten piknik ma sens. Widowiskiem, które przyciągnęło uwagę wielu uczestników pikniku, był pokaz grupy MMA z Krosna, prowadzonej przez trenera Adama Tomasika. Prezentowaliśmy techniki zapaśnicze, techniki walki wręcz w stójce. Pokazaliśmy troszeczkę walki w parterze i na koniec połączyliśmy to wszystko w całość, czyli taki sparring zadaniowy, walka zadaniowa, która właśnie pokazuje przekrojowość MMA. Walka w stójce, walka w zwarciu, obalenia, walka w parterze. Zachęcam wszystkie młode osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w MMA. Nie tylko młode, zachęcam każdego. Mamy treningi dla kobiet, mamy treningi dla dzieci, dla małych dzieci od 5 do 9 lat, jak również dla młodzieży w wieku szkolnym. Każdy znajdzie coś dla siebie u nas w klubie. Od 7 lat piknik rodzinny cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, lecz także partnerów i sponsorów. Niezwykle bogaty program, 7 paneli tematycznych, liczne konkursy z nagrodami to efekt nie tylko naszej ciężkiej pracy, ale również wynik doskonałej współpracy z naszymi partnerami i sponsorami. W tym roku możemy się pochwalić absolutnym rekordem. Łącznie wsparło nas ponad 100 podmiotów. Jest to wynik naprawdę imponujący, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Z całego serca chcę podziękować wszystkim partnerom i sponsorom za ich hojność, za ogromną pomoc, również za okazane zaufanie, bowiem to dzięki ich zaangażowaniu możemy rokrocznie z powodzeniem organizować kolejne edycje pikniku, zmodyfikować, rozwijać jego formułę, czyniąc ją ciekawszą i bardziej urozmaiconą. Także dziękuję wszystkim tym sponsorom, którzy od wielu lat nas wspierają, ale również tym nowym, którzy zdecydowali się na współpracę z nami w tym roku. Najlepszym dowodem na potwierdzenie udanej zabawy podczas pikniku są opinie uczestników. Czy tego rodzaju inicjatywy jak dzisiejszy piknik są potrzebne? Bardzo, szczególnie dla nas starszych osób i dla takich, którzy na co dzień nie mogą skorzystać właśnie z takich imprez, to taka jest jak najbardziej korzystna i dla młodych dzieci, i to jest taka odskocznia od codzienności. A co jest największym atutem tego wydarzenia?
No oczywiście imprezy, imprezy sportowe, zespoły, występy, tam widzieliśmy szachy, także to jest na pewno ciekawa sprawa. Po raz który uczestniczy Pani w pikniku? Bardzo często jesteśmy, korzystamy, myśmy przyjechali z Jasła. Co jest największą atrakcją według Pani? No wydaje mi się, że dla dzieciaczków jest to taka atrakcja, wydaje mi się taka jedna z największych, ponieważ są i różne zjeżdżalnie, i trampoliny, i tak jak wspomniałam wcześniej, kucyk jest, także przyroda tak samo, no. Tutaj wokoło tej okolicy jest bardzo też. A po raz który uczestniczy Pani w pikniku? Tutaj po raz pierwszy, ale tutaj często zwiedzamy te tereny jak Iwonicz, Zdrój, tutaj Rymanów, także bardzo przyjemnie i bardzo nam się podoba. Myślę, że warto przyjechać, zobaczyć, coś poznać. Może można zobaczyć fajne, ciekawe rzeczy. Na przykład ten symulator dachowania. Bardzo ciekawy jest. Ja pierwszy raz widzę na przykład. Muchas gracias, señoras y señores, damas y caballeros. Dziękuję bardzo.